Chciałem coś powiedzieć o tym filmie, już oglądam go chyba setny raz, chyba nic nie powiem, tylko od razu zaproponuję pewną formułę tego spotkania, żeby Państwo pytali, może bezpośrednio Kasię Kozyrę, a te pytania się będą tak rykoszetem odbijały od nas, więc będziemy się jakby wtrącać, tak? Może tak być? Dobra, proszę bardzo. Ja podejdę z mikrofonem. A może tam się tą introdukcję, o której mówisz? Jak będzie za chwileczkę. Co? To może ja jednak zachęcę jakoś, tak? Powiem parę słów. To jest tak, że Kasia zawsze się interesowała castingiem. To znaczy wyszukiwaniem albo ludzi do tego, żeby ją zagrali, albo sama się wcielała jakieś role. Tak, wchodziła do łaźni męskiej jako mężczyzna, w przebraniu mężczyzny, ze wszystkimi akcesoriami, grała jako diva, no jednym słowem cała jej twórczość na tym właśnie polega. W pewnym momencie rozpisała taki casting na siebie. Przyjechała jakaś dziewczyna z Izraela i przypomniała jej o dawnej inspiracji. O tym, że trzeba pojechać do Jerozolimy i urządzić casting na Jezusa. Tutaj oczywiście tłem klinicznym był ten słynny syndrom jerozolimski, w który ja nie wierzę i który zresztą nigdy nie został skodyfikowany jako jednostka chorobowa. I widzimy na samym początku taką fascynację dziwactwem, prawda? To jest ta uprzednia wiedza, która ją kieruje w stronę ludzi, którzy ewidentnie udają, że są Jezusami i widać to w takich ironicznych pierwszych kadrach. Potem nagle mamy obraz Kozyry już bardzo takiej zmęczonej, doświadczonej, gdzie ona przechodzi lekko już na tę drugą stronę, zatrzymuje się właściwie na tym terytorium pośrednim, gdzie nie ma już tego osądu. Ten syndrom jerozolimski nagle znika i zaczynają fascynować ludzie i to przechodzi w taką przyjaźń. Ja widzę kulminację tego zwrotu, tego wektora emocjonalnego w tej scenie, kiedy ta Horowitz-Cohen ją maluje, namaszcza ją na Żydówkę, prawda? Trochę to jest taki przedśmiertny rytuał właściwie, jakby próba wymuszenia, pozostawienia tego ego gdzieś daleko i przejścia na tą drugą stronę. Ja wiem, że była z tobą Mira Marcinów, terapeutka, która czuwała nad Kasią, bo Kasia ją wezwała w pewnym momencie, obawiając się, że naprawdę odleci na tę drugą stronę i że to o niej będzie ten film. I ten film de facto staje się filmem o niej już, prawda? Więc mamy tutaj dwie jakby różne rzeczy. Mamy syndrom jerozolimski, tą fascynację miejscem, jakim jest tu Jerozolima. Z drugiej strony coś takiego jak fenomen powagi religijnej tych ludzi. To nie są wariaci, to są ludzie, którzy idą tą drogą, prawda? To nie jest tak, że oni coś udają, bo w tej pierwszej sekwencji ze Sławą trochę tak to wygląda, prawda? Że on pokazuje tę pieczęć, którą mogą tylko dobrzy ludzie widzieć, a więc nikt. A tą już następną sekwencją, kiedy ona już wchodzi jakby w milię tych ludzi i zaczyna rozumieć, o co im właściwie chodzi. Ale jest trzeci, bardzo najważniejszy moim zdaniem moment w tym filmie, motyw właściwie, to jest stosunek judaizmu ortodoksyjnego do Jezusa. Jako Mesjasz ben Józef, Mesjasz ben Dawid. To jest ta bardzo ciekawa rozmowa z ortodoksyjnym Żydem z synagogi, Aloro, który nie jest żadnym wariatem, tylko jest poważnym ortodoksyjnym Żydem i mówi, że nie jest Żydem mesjanicznym. To jest bardzo ważne, bo on się odcina od ekumenizmu, który chce pożenić judaizm z chrześcijaństwem i wyraźnie mówi, że my Żydzi straciliśmy Jezusa dla Izraela. Straciliśmy. Stąd jest ten postulat jego, tej rewizji procesu. Ten proces jest nieważny z bardzo wielu powodów, w które ja nie będę teraz wnikał. Jest bardzo dużo godzin nagranych z tym Aloro, gdzie on tłumaczy, dlaczego ten proces trzeba powtórzyć. On był nieważny z bardzo wielu powodów.
Przede wszystkim dlatego, że był skazaniem człowieka w czasie Pesach. To jest absolutnie sprzeczne z prawem żydowskim. I w ogóle nie miał żadnych znamion legalnego procesu w sensie prawa żydowskiego. Dlatego trzeba wysłać Jezusowi list, żeby się stawił na kolejny proces. Kasia pyta, jak to jest możliwe, kiedy on nie żyje, tak? Kiedy nie może się stawić. Wtedy on mówi, że go będzie reprezentował, tak? Będzie go reprezentował jako Dawid, jako Józef. Dlatego, że zdaniem wielu judaistów współczesnych, którzy się bardzo interesują Jezusem pod wpływem kabały luriańskiej, a tragedia Jezusa polega na rozbiciu, na niezgodzie, na tym splicie między dwoma domami Izraela, domem Józefa i domem Dawida, czyli tym, co się nazywa tradycyjnie w judaizmie ciałem i duchem, tak? I duszą właściwie, ruach. Że dopiero kiedy odzyskamy Jezusa dla judaizmu, będziemy mogli mu wytoczyć jakby proces. Dlatego on mówi o tym odkupieniu pierworodnego. To tak przemknęło w tym filmie, ale to jest bardzo znana judaistyczna prawda, że pierworodnego się odkupuje od kapłana. Kiedy rodzi się pierwszy syn, wtedy trzeba zapłacić 5 szekel kapłanowi, żeby być ojcem tego syna tak naprawdę. I teraz on przeprowadza taką metaforę z Jezusem, że Jezusa trzeba odkupić od chrześcijan i przeprowadzić go na tę właściwą stronę. Dlatego pojawia się ta metafora tej złej strony, tej drugiej strony, Achrasitra, prawda? No i to właściwie tyle. Jeżeli Państwo chcą zadać jakieś pytanie, to bardzo proszę. A jak nie, to będziemy się tu targać, tak? Dziękuję bardzo za film. I ja mam pytanie do Pani. Tutaj Pan nam trochę zdradził z tego, o co ja chciałam zapytać. Ja chciałam zapytać o to, jak się Pani czuła w trakcie procesu. Jakie to było doświadczenie emocjonalne? Jak Pani odbierała tych ludzi? To mnie bardzo interesuje. Dziękuję. No to znaczy, nie ukrywam na filmie, że jest tak, jak Państwo widzieliście. Miałam takie obciążenie kulturowe nasze, europejsko-chrześcijańskie, że byłam właściwie w nim zafiksowana i potrzebowałam jakiegoś czasu, żeby to pękło. I ten czas sobie wzięłam, wyjeżdżając po raz kolejny, ponieważ zaczęłam widzieć, że rzeczy, które opowiadają mi ludzie, których być może na początku nie rozumiem, są cholernie interesujące i ja je chcę zrozumieć. No i w ten sposób. Właściwie teraz, jak oglądałam ten film, to stwierdziłam, że kurczę, że ja ich znam już teraz tak dobrze, tych ludzi, że właściwie są mi cholernie bliscy i że właściwie ja się czuję, jakby to była moja rodzina. Właśnie tutaj sobie pomyślałam, że kurczę, że ja jestem ciekawa, co się z nimi dzieje teraz. No taki to był proces. Ja chciałabym spytać o Pani pozycję w tym filmie, to znaczy, jak Pani myśli, w jaki sposób Pani wpływała na rozmówców? To zależy. Niektórych prowokowałam. To wszystko, no nie wiem, musiałam, jakby zachowywałam się trochę jak kameleon, ale też i naturalnie. Naturalnie do sytuacji, której nie kreowałam, ale ta sytuacja była i ja się jak gdyby do niej dostosowywałam, mając z tyłu czaszki, że ja chcę się po prostu dowiedzieć tyle, co ta osoba ma do powiedzenia. Często nie ma w tym filmie osób, które nie chciały występować przed kamerą albo nie chciały być nagrane, ale
wtedy to szanowałam o tyle, że, bo jest, istnieje jeszcze inna wersja, że dawałam, jak gdyby zdawałam relację z tego, co zrozumiałam, co mi zostało powiedziane. Jak ja się czułam w trakcie? Nie, bardziej mnie zastanawia, ponieważ wydaje mi się, że w pewnych momentach właśnie było widać pani prowokację. No zwłaszcza na początku. To znaczy, no każdy ma inną osobowość, no i niektóre osobowości cię prowokują, a niektóre jakby nie, tak? I ponieważ ja nie miałam jakiejś takiej żelaznej formuły, no to po prostu pozwalałam się jak gdyby ponieść. To chyba świadczy o mojej, nie wiem, takiej ciekawości chyba, nie wiem. O to chodziło, czy jeszcze o coś innego? Dzień dobry. To znaczy pytanie, ja bym też chciał przy okazji poniekąd włączyć się do tej dyskusji i podzielić takimi swoimi doświadczeniami, jakie wyniosłem oglądając ten film. Natomiast pytanie bym też później skierował, a brzmiałoby ono, czy mogłaby się pani w jakiś sposób zgodzić z tymi moimi takimi przemyśleniami, które gdzieś tam mi się nasunęły. Mianowicie na samym początku też właśnie odebrałem to jako taką trochę może prowokację. Wszak ostatecznie mieliśmy tutaj do czynienia z różnymi ludźmi, ale pod koniec odniosłem takie wrażenie, jakoby pewnym przesłaniem tego filmu mogło być to, że religia to choroba w jakimś stopniu. Znaczy, takie odniosłem wrażenie, ja to mówię jako człowiek wierzący, natomiast chodzi o to, że każdy człowiek ma jakąś swoją wizję świata. Próbuje w jakiś sposób ten świat oswoić, czy na swój sposób jakoś oswoić Boga, którego jeśli ktoś w niego wierzy, no to zakłada, że Bóg jest czymś, co wykracza poza możliwość ludzkiego poznania. Natomiast myślę, że w tym wypadku mogłoby to zostać odebrane, iż religia jest swego rodzaju chorobą, gdyż też postawy są bardzo różne poszczególnych ludzi. Właśnie ja myślałem, że ten rabin ortodoksyjny, który tam się wypowiadał, w jakiś sposób może wykorzystywać tę chorobę do osiągnięcia jakichś swoich celów, jak tam wspomniał gdzieś, że od każdego weźmie nawróconego chyba 2 miliony dolarów. Coś tam, nie pamiętam już do końca jak to ujął, natomiast pomyślałem, bardzo praktyczny i wymierny profit. Byli też tam ludzie, którzy bardzo silnie utożsamiali się z tym, co mówili i nawet zastanawiają się, jak sam film odebrać, w jaki sposób do niego podchodzić, żeby w miarę możliwości spróbować tych ludzi zrozumieć. To znaczy, w ogóle idąc na sam film, zastanawiałem się i doszedłem do wniosku, że no nie wiem, może to będzie jakiś taki film bardzo religijny, który może w jakimś stopniu będzie narzucał pewną narrację. Na początku próbowałem w jakiś sposób z tym w takich kategoriach oderwanych nieco to analizować, ale później zdałem sobie sprawę, że ci ludzie rzeczywiście w to wierzą i próbowałem jakoś wniknąć w sposób ich rozumowania. I doszedłem do wniosku, że w zasadzie wiedza nie zaspokaja poznania, ale tylko, czy chęci tego poznania, ale potęguje, rodzi coraz więcej niewiadomych. Natomiast chciałbym tak, zmierzając może trochę do końca w tej mojej nieco chaotycznej wypowiedzi, zapytać, czy w pani ocenie właśnie religia może być postrzegana tutaj jako choroba, z którą należy walczyć, czy może jest to coś dobrego, coś naturalnego. Jak pani to odbierała i postrzegała?
Dziękuję. To znaczy, nie wiem, pan się pyta, czy religia jest chorobą, czy że wiara jest chorobą? Bo ja tutaj odgraniczam religię od wiary. Religia to jest sposób zinstytucjonalizowany. To powiedzmy, wiary. Powiedzmy, że wiara. Wiara jest chorobą? Nie, absolutnie. Absolutnie nie. Nie. Dlaczego wiara ma być chorobą? To znaczy, chodzi o to, że w tym wypadku człowiek, znaczy człowiek w jakiś sposób próbuje oswoić świat, oswoić rzeczywistość, ale sposób, w jaki ci ludzie na przykład wypowiadali się o różnych, właśnie o jakiejś swojej wierze, jak chociażby ten Żyd, który czytał właśnie pismo, tam w tle pojawiały się jakieś nawoływania muezina do modlitwy. To nie był Żyd, to był chrześcijanin. A, to był chrześcijanin. Dobrze, przepraszam. W każdym razie no, miałem właśnie różnego rodzaju jakieś takie przemyślenia, chciałem się po prostu zapytać o to. Przepraszam. Tutaj nie, proszę bardzo. To znaczy, to był akurat chrześcijanin. Tak, ja mam takie pytanie. Jak długo się pani przygotowała do tych wywiadów, do tej podróży i w jaki sposób? Czy jakieś, czy to wystarczyło takie podejście nasze właśnie i nasza znajomość religijna, czy powiedzmy kulturowa? I druga rzecz, co pani wyniosła jakby z tych spotkań i czy pojawiło się tam u pani jakieś takie przeżycie właśnie metafizyczne podczas tych rozmów, czy ewentualnie tych modlitw, czy medytacji? Czy ja się przygotowywałam? Więc nie przygotowywałam się. I uważam, że to jest duży atut właśnie mojego podejścia, wchodzić w coś bez przygotowania, czyli po prostu się nie nakierowywać od razu, tylko być otwartym na różne opcje i jak gdyby samemu nawet nie oceniać. To po pierwsze, a po drugie, czy miałam jakieś wizje, tak? Czy miałam wizje religijne? Jakieś przeżycia, czy dotknęła pani tego nieznanego, tam pani się zatapiała w jakąś tam... Ja myślę, że to nieznane cały czas we mnie jest. A podczas spotkań to nie. Podczas spotkań nie do końca zawsze rozumiałam, o czym rozmówca chce mówić, ponieważ tutaj rzeczywiście wyciągnięta jest kwintesencja. Natomiast niektóre osoby rzeczywiście mówiły po parę godzin, albo spotykałam je parę razy, albo co rok, co dwa, co trzy zmieniały się. Dopiero później w trakcie montażu i z wyjazdu na wyjazd jakby coraz bardziej rozumiałam, ale rozumiałam wstecz, bo później się znowu nowe rzeczy pojawiały. Tak, to jest w pewnym sensie coś takiego, że to jest film też o Kasi. Ona chce zilustrować ten syndrom jerozolimski. Przechodzi na to terytorium pośrednie, gdzie jest już bardzo blisko tamtej strony i ponieważ kadry są już jakby ułożone i nie można ich zmienić, ten film jest też o nieodwracalności pewnej postawy, że ona wychodzi od postawy ironicznej, zachwycenia się innością. Tutaj pan mówił o tej chorobie, to jest dosyć bliskie temu pierwotnemu doświadczeniu poszukiwania ludzi odmieńców, prawda? Ten syndrom jerozolimski jest przerobiony w literaturze fachowej na miliony sposobów. Ona chciała to zobaczyć na własne oczy i to zarejestrować. To jest bardzo trudno, bo ci ludzie nie dają się filmować. Często tak jest, że na przykład dają się filmować, a nie pozwalają się nagrywać. I odwrotnie. To jest bardzo dziwna historia. W tych klinikach, gdzie się bada ten syndrom, jest bardzo mało materiału. Także ona musiała zdobywać jakby zaufanie tych ludzi. I teraz to nie jest film o chorobie, to jest, którą jest wiara. To jest film o tym, że my jesteśmy chorzy, bo nie umiemy zrozumieć ludzi, którzy myślą inaczej niż my.
I ja uważam, że ten film jest o tym głównie, że ona podchodzi tak blisko, bierze te kartony, zaczyna żyć trochę jak ci ludzie, usiłując zrozumieć poza racjami naukowymi, poza szyldami, poza epitetami, to wariat, to szaleniec, to człowiek egzaltowany i tak, bo tak się pisze o syndromie rozumieć. Zaczyna poznawać tych ludzi, kochać ich po prostu. I wychodzi taka intymność, która po prostu likwiduje te bariery. I dlatego ten film jest tak niejednorodny, bo w zasadzie są te trzy segmenty w tym filmie. Ten pierwszy zaczep, który polega na tym, że ona podchodzi do... To widać, jak ona biegnie za tym Jezusem, prawda? Tam każde słowo kipi ironią, tak? Niedowierzaniem. Potem już tego nie ma. Widać zmęczenie i to, że naprawdę ci ludzie żyją według swojej reguły. To nie jest tak, że oni coś udają i idą do baru albo do domu, tak jak ten facet, który ustawia ten film z tą Jesus Taxi. Tylko to jest poważna sprawa. Oni po prostu tak żyją. I trzecia to jest spotkanie z tym ortodoksyjnym Żydem z synagogi, który naświetla i ten cały problem, że ten problem z Jezusem, który bardzo teraz w Izraelu jest widoczny znowu, on się poprzez lekturę kabały zaktualizował. Nagle ludzie zrozumieli, że z tym Jezusem trzeba wreszcie tę sprawę jakoś załatwić, czy on jest po tej, czy po tamtej stronie, bo ci wszyscy bohaterowie, których ona spotyka w filmie, oni są właśnie w tym mesjanicznym przesmyku. Dla nich Jezus jest trochę tu, trochę tam i stąd jest ten chaos cały. Czyli to jest film także o jej przemianie, o tym, że ona po prostu już nie osądza tych ludzi. Po pierwsze nie osądzam, a po drugie daje się przekonać. Ja mogę tutaj... Tak wejdę już, jeśli mamy też tutaj między nami prowadzić dyskusję. No właśnie, ja bym się odniosła do tego drugiego pułapu, że tego poddania się doświadczeniu innych ludzi, poddania się doświadczeniu religijnemu, które jest niekwestionowane już. I to zmęczenie, o którym Pan mówi, jest jak gdyby taką fazą zawieszenia, po której już następuje jak gdyby zobaczenie innej Jerozolimy. Ja nie byłam w Jerozolimie, ale tutaj w tym filmie też pojawiają się właśnie wiele tych Jerozolim. To znaczy każdy ma swoją Jerozolimę, każdy idzie za jakimś tam doświadczeniem religijnym. Moją uwagę, z racji tego, czym się też zajmuję, zwrócił na Afrykanin, który pokazuje tą Jerozolimę, która jest poza Jerozolimą. I to jest taka Jerozolima wyobrażona, którą on mówi, że wszyscy sobie mylą to terytorium Jerozolimy, tak naprawdę ona jest zupełnie gdzie indziej. W całej Afryce jest mnóstwo takich miejsc, gdzie są nowe Jerozolimy zbudowane i tam są te centra tak naprawdę świata chrześcijańskiego, nowe zupełnie, więc ja widzę ten film właśnie w tej drugiej wymiarze, który Pan przedstawił, właśnie tego poddania się doświadczeniu religijnemu i niewartościowaniu już wreszcie, czyli odejście od tej kategoryzacji religijnej na rzecz kategoryzacji wiary po prostu. Zastanawiałam się, bo Pan zaczął wspominać o kabale i to dosyć mnie zastanowiło, jakby skąd informacje na temat tego, że w tym momencie w Jerozolimie jest taki boom na kabale. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam i jakby dlaczego jest jakaś ponowna potrzeba rewizji postaci Jezusa Chrystusa akurat przez perspektywę kabalistyczną i skąd w ogóle ten pomysł, bo jakby nie zrozumiałam za bardzo z kontekstu Pana wypowiedzi, skąd Państwo czerpali informacje od tych ludzi na ten temat. Czy oni sami o tym mówili w jakimś stopniu, że w tym momencie teraz jest jakaś taka moda w Jerozolimie, bo nie zrozumiałam za bardzo. Znaczy, może to nie jest moda. Rzeczywiście ma Pani rację, że ten aloro, który się pojawia w finale tego filmu, on nam bardzo dużo rzeczy powiedział, znaczy one nie weszły siłą rzeczy do tego krótkiego formatu filmowego.
Ja nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby opowiadać tą historię. To jest bardzo skomplikowane. On się opiera na takim założeniu, które jest bardzo nie tyle modne. Jest taka, w kabale zaczęto taki proces rewizji Tory, który polega na tym, że czyta się ją jakby od końca i traktuje się ją jako budowlę. On tutaj mówił taką bardzo ciekawą rzecz, powiedział, że on chce przywrócić Ezawa, Jezusa z powrotem do Izraela. Mianowicie wychodząc, to byli jakby i Ezaw, i Jezus są jakby Żydami sprzedanymi na drugą stronę. Jezus jest wydanym przez faryzeę drugiej stronie, czyli Rzymowi. Ta druga strona jest bardzo istotna. To samo było z Ezawem. Chodzi o to, że kabała zaczęła taki nurt w judaizmie, który polega na łączeniu przeciwieństw. Czyli Kain, Abel, Jezus... No. Znaczy, ja bym może jeszcze uściślił. Chodzi o to, że kabała dokonała pierwszy raz rewizji. Kabala znaczy po hebrajsku tradycję. Czyli oni pierwsi jakby podnieśli taki postulat, żeby na nowo odczytać Torę, prawda? Ale dzisiaj istnieją też interpretacje, reinterpretacje kabały. I to jest jedna z nich, która polega na gematrii z tego słowa Jeszua. Co to naprawdę znaczy? I nie wiem, czy ja mogę teraz o tym mówić, bo to jest bardzo długa historia, jak on wywodzi Jezusa z domu Dawida i z domu Józefa, jak on pokazuje, jak należy to połączyć przy pomocy gematrii, czyli posługując się kodami cyfrowymi i tak dalej. Myślę, że to byłoby dosyć nudne tutaj. Może konkluzja byłaby taka, że Jezus nagle stał się ważny. To znaczy, ja nie chcę powiedzieć, że Izaak Luria mówił o Jezusie wprost, ale pokazując pewne kody gematryczne, w jaki sposób łączyć litery z cyframi, pokazał, że istnieje taka możliwość. I w XX wieku było kilku takich judaistów, kabalistów. Ten nasz Alor, on nie jest właściwie kabalistą, ale się inspiruje kabałą. I chcę powiedzieć, że istnieje duża biblioteka, którą Kasia zrobiła, gdzie jest kilka godzin wypowiedzi tego Alora. I to zostanie kiedyś pokazane. Wtedy pani lepiej, bo tutaj to jest wszystko takie bardzo fragmentaryczne. On tam mówi oczywiście o tej... On mówi cały czas o Jezusie, jak on byłby częścią Izraela. I on w pewnym momencie mówi też, że chrześcijaństwo jest judaizmem po prostu. Że to jest jedyny judaizm. On tam gdzieś mówi to. Nie na filmie. Ale ten Jezus jest dla niego po prostu czymś oczywistym. To jest rzecz w Europie na przykład niespotykana. Jak pani pójdzie do synagogi w Antwerpii czy w Marsylii, to nie spotka pani kapłana, który pani powie, że Jezus to jest część Izraela. Prawda? To jest bardzo ważne w tym filmie, bo wszyscy bohaterowie tego filmu są rozpięci między judaizmem a chrześcijaństwem. Nie są w stanie tego Jezusa ulokować. Nie mając tej możliwości, zaczynają go naśladować. Ubierają się w jego szatę, próbują go dotknąć, nie wiedząc, że to jest niemożliwe po prostu. Bo on jest po prostu niewidzialny. Czegoś takiego nie ma. To jest zupełnie inna esencja. Jezus nie ma żadnej tożsamości. On nie jest ani Bogiem, ani człowiekiem, jest człowiekiem i Bogiem, ale nie ma stałej tożsamości. Ktoś, kto się ubiera w jego płaszcz, zapuszcza brodę i ma tę pieczęć proroka, po prostu szuka tożsamości, której Jezus nie posiada. A dlaczego jej nie posiada? To jest jakby wierzenie, że w sensie jakby ci ludzie tak opierają, że nie są w stanie jakby zlokalizować
Nie, to jest właśnie odwrotnie. Oni, na czym polega paradygmat syndromu jerozolimskiego? Że ludzie porzucają ego, szukając siebie. To jest przewodni motyw tego, oni wszyscy szukają siebie, odrzucając tak zwane ego. Tylko chodzi o to, że oni nie mogą poszukiwać tożsamości, odzwierciedlając się w Jezusie, bo Jezus jest różnicą. Jezus jest innym Boga Ojca. To jest zupełnie inny charakter bytowy. Jego ontologia polega na różnicy, nie na tożsamości. Na tym, że jej nie ma po prostu. Panie profesorze, może parę słów. Jeszcze pytanie. Dobrze. Wiesz co? Ariel Aloro Cohen ma w internecie, na YouTubie kanał swój. Tak, i można pobierać, że tak powiem, zapisać się. On tam ma, nie wiem, dziesiątki lekcji na temat swojej. Jest cholernie ciekawe. You are the man. Aha. A tańczy. Jak się nazywał? Ariel Aloro Cohen. Aloro to jest imię, tak. Tak, i masę ludzi już właściwie na tym jego kanale siedzi. I coraz więcej. Ja troszkę prostsze pytanie, mniej filozoficzne. Przede wszystkim dziękuję za przybliżenie takiego fascynującego obszaru kulturowego, którego chyba w moim życiu nie dotknęła nigdy. I tej kondensacji przeżyć wokół Jerozolimy. Natomiast pytanie mam takie, państwo czy pani miała godziny nagrań, czyli też setki godzin z różnymi ludźmi i pojawiały się różne sytuacje, różni ludzie, różne wątki, których tutaj nie widzimy. Tutaj widzimy to, co było potrzebne do przekazu. Skrót taki duży. I jest tutaj też całe spektrum osób, które w różnorodny sposób przeżywają, zbliżają się, przeżywają świat religijnie, emocjonalnie i interpretują też intelektualnie, prawda? I w różny sposób też organizują sobie życie, niektórzy w sposób bardziej poukładany, niektórzy w sposób bardziej chaotyczny. Ponieważ te interpretacje emocjonalne i intelektualne mogą w różny sposób, z różnym natężeniem ogarniać, zagarniać jak gdyby osobowość, tutaj mówię już jako służba zdrowia po prostu, czyli medycyna. Mam pytanie, czy spotkała pani osoby, które interpretowały religijnie w sposób urojeniowy rzeczywistość i nie były w stanie funkcjonować w tym obszarze kulturowym, a jeżeli tak, to co się z nimi dzieje? Bo na pewno jest tak, bo w Polsce także znamy ludzi, którzy w sposób urojeniowy utożsamiają się z Chrystusem, Jezusem czy innym, no u nas akurat głównie z tą postacią i to nie jest takie bardzo rzadkie. Mhm. Więc co się dzieje z tymi, którzy nie potrafią funkcjonować z tego powodu, że tak głęboko weszli w ten świat? Dziękuję. To znaczy te osoby, które ja poznałam, jeszcze funkcjonują. A o takich przypadkach, o których pani mówi, to na takie osoby nie natrafiłam. Mhm. Może tak z teologicznego punktu widzenia, nawiązując do ego, które było wspominane dosyć często, to jest taki temat przewodni, który się tam gdzieś przewija. I również nawiązując do tego motywu wiary jako choroby, czy wiary, która wprowadza nas w taką przestrzeń bardzo szarą, prawda? Ponieważ nawet w chrześcijaństwie to powołanie Chrystusa do oddania swojego ego, tak? Wprowadza nas w coś takiego bardzo nieuchwytnego. I ciekawe jest coś, co Czesław Miłosz powiedział, że żeby wiara była uchwytna, musi mieć bohatera. I my dostaliśmy, chrześcijanie dostali tego bohatera w postaci Chrystusa, tak? Bardzo ucieleśnięta inkarnacja, to stanie się ciałem, było jest w chrześcijaństwie takim symbolem tego, że Bóg chciał nam dać tą taką uchwytność, tak? Natomiast teraz
nie mamy, chrześcijanie już nie mają tej opcji, żeby widzieć ucieleśnionego swojego Mesjasza, więc jak mogą teraz do niego podejść, tak? Więc w tych ludziach widać jakby takie pragnienie uchwycenia rzeczywistości, które gdzieś też wywodzi się z tego, co chrześcijaństwo głosi samo w sobie, ponieważ nawet apostoł Paweł mówił, że niech będzie więcej Chrystusa we mnie, a mnie mniej, tak? Czyli albo to nawet posłanie kapłaństwa chrześcijan, tak? Że w Starym Testamencie Żydzi nie mieli tego luksusu, natomiast potem, gdy Nowy Testament, czyli Chrystus, który jakby dał wszystkim tym, którzy będą za nim szli, to kapłaństwo. I to jest bardzo taka szara przestrzeń, w której ci ludzie może się poruszają, no bo jak mogę być chrześcijaninem, istnieć w Chrystusie, odnajdować swoją tożsamość w Chrystusie, nie widzieć tego Chrystusa na co dzień i oczekiwać na to drugie przyjście. I jeszcze bez mojego ego. Wiadomo, że widać jakby to też taką ludzką słabość, który ten mit chrześcijański opowiada w raju, tak? Co się wydarzyło. Ten upadek człowieka, to pragnienie stania się Bogiem jest cały czas jakby w człowieczeństwie, tak? Że chcemy stać się swoim Mesjaszem, chcemy stać się swoim Bogiem. I to jest w chrześcijaństwie to, co może się dzieje też w Jerozolimie. I ten syndrom może być tak też może zdefiniowany, to by było ciekawe, tak? Taki powrót tego pierwszego grzechu, że chcemy być swoimi Mesjaszami, a z drugiej strony też właśnie gdzieś poruszanie się w tej takiej szarej przestrzeni wiary. Jak możemy uchwycić tą wiarę w oczekiwaniu i czy współczesny człowiek może oczekiwać, czy chcemy wszystkiego teraz? Bardzo ciężko, bardzo ciężko, jeśli interpretacja jest do, dzieła, jest dokonaniem na nim jakiejś sekcji zwłok, to bardzo ciężko przy autorce takiego, takiej pracy wykonywać, ale, ale jeśli mam dwa słowa powiedzieć o moich refleksjach z oglądnięciu tego filmu, to w pierwszej chwili, ten film właściwie chyba tak się zaczyna od tego, w moim przekonaniu, w moim oglądzie, to jest taka performatywna moc dekoracji. Jerozolima jest takim miejscem, gdzie te dekoracje są żywe, gdzie cały mit chrześcijański gęstnieje, wiara jest jak galareta, którą można kroić w powietrzu. To jest naprawdę gęste, słychać to, słychać to, tą wiarę w tym. I ten film się od tego zaczyna. Zaczyna się, zresztą te postacie, które tutaj przewijają się, mam wrażenie, że to są bardzo różne przypadki. Przepraszam za to sformułowanie. Bardzo różnej jakby genezy jest ich bycie postaciami religijnymi. To są bardzo różne zresztą postacie, proszę zwrócić uwagę. Nie? Zaczynamy od wschodu, bo to jest właśnie taki wzorzec urodziwych, taki wzorzec głupców dla Chrystusa, który na wschodzie jest bardzo częsty i takie postacie tego pierwszego, który mówił po rosyjsku właśnie, to jest naprawdę na wschodzie prawosławnym jest wiele takich postaci, którzy, to jest pewna rola kulturowa, bardzo silna, wprowadzona, oni rozgrają mocniej, jest słabiej, ta granica nie jest ostra, to jest taka gra, którą się żyje po prostu, nie jest gra, gdzie się coś udaje, trochę się udaje, ale też się żyje, to nie jest znowu takie proste. I potem ten film tak wędruje i kończy się właśnie na tym drugim ważnym problemie, na tym wszystkim, co rozgrywa się między chrześcijaństwem a judaizmem. To ten ciężar tego rabina jednak, ten akcent na koniec nas kieruje w tą stronę. Pani Katarzyna mówi, że ich prowokowała, ale właściwie to film pokazuje nam, proszę zwrócić uwagę, też sceny, kiedy przypina się jej mikrofon, sceny, kiedy jest druga kamera właśnie, czyli widzimy, że to jest inscenizowane, widzimy to, że ci ludzie grają, widzimy to, że ci ludzie mówią coś, a oni są sobą, ale równocześnie mówią. To jest, dla mnie jest to film o tym, jaka jest siła narracji religijnej, że potrafi podporządkować sobie. Oczywiście nie wszyscy są takie, ten starzec z brodą taką siłą jest, on sam kreuje tą swoją rolę, ale inni dają się nieść przez tą historię. Ta przewodniczka w Kościele Wschodnim jest właśnie taką nagraną właśnie
odtwórczynią pewnego tekstu, który wygłasza już ileś razy do różnych ludzi. Nie, mamy bardzo różne sytuacje, które tutaj się rozgrywają i dość precyzyjnie opowiedziane. Jeszcze dość przerażająca, bardzo dyskretna w to jest ta rzeczywistość Izraela. Dzisiaj te kamery, które tam, ten samolot nad pustynią, to jest takie miejsce trochę grozy, które jeszcze w tym apokaliptycznym miejscu, gdzie Jezus chodził, gdzie odtwarza się to wszystko i to bardzo, ci, którzy tam przyjeżdżają, pielgrzymi, są pełni religijności takiej, którą byśmy pozwali takiej sensualistycznej, trzeba to dotknąć, trzeba to przeżyć. Są ludzie, którzy jeżdżą po kalwariach i oni po prostu wierzą, że jak już trafiają nie do imitacji, tylko do prawdziwego miejsca, to sami są wezwani do tego. No i niektórzy w moim przekonaniu ulegają temu wezwaniu, idąc jakby dość głęboko w tą rolę. Nie? Także to jest taka siła roli, nie syndrom właśnie, to właśnie nie jest, to jest, ja też zgadzam się absolutnie z panem, że to raczej nie jest psychiatryczna kwestia, to jest po prostu bardzo, i to taka właśnie z pełną asercją ze strony tych, którzy to wchodzą i porzucają oni świat ego, bo się dystansują, żyją na marginesie. Większość tych ludzi, widzicie państwo, chyba była właściwie jakby, no były jakieś tam krzaki, jakieś właśnie coś. Rabin studiował, bo on musi studiować, to jest nie tylko właściwie tyle. Kolejnym ciekawym faktem jest to, że w chrześcijaństwie jest też motyw, to drugie przyjście też reprezentuje przywrócenie nowego Jeruszalaim. Więc ten syndrom jerozolimski też odzwierciedla to właśnie taką niecierpliwość tego drugiego przyjścia i tego przywrócenia, przywołania przez to, że odzwierciamy i Chrystusa i czekamy na Jego przyjście, więc to ta Jerozolima jest i teraz i będzie też w przyszłości. Gdzieś taka rewiracja między. Ja chciałam zadać takie pytanie, bo pan profesor na początku wspomniał, że pani wezwała pani Katarzyno terapeutkę i jestem ciekawa, jakiego rodzaju zagrożenie albo wątpliwość, albo co takiego się pojawiło, że po prostu nastąpiła taka potrzeba i o, jakby mogła to pani rozwinąć właśnie. Yeah. Wydawało mi się, że lepiej by było, gdyby rzeczywiście coś się ze mną zaczęło dziać, żeby pomogła mi osoba, której ufam i którą znam, a nie żeby mnie naszpikowano, nie wiem, jakimiś, nie wiem, prochami gdzieś w jakimś szpitalu. Skąd
każdym razie takie przypuszczenie, że coś mogłoby się dziać. Chodzi o to, że rzeczywiście w trakcie takiego największego wzburzenia jest się dość krótko, słyszałam, ale że wygląda to tak, że po prostu pod wpływem, nie wiem, tego olśnienia, czy tego objawienia, podejrzewam, że to może być tak jak w trakcie narkotyków, że zaczynasz rozumieć i widzieć ten świat i wiesz, że zrozumiałeś i jestem sobie w stanie wyobrazić, że może to człowieka wprowadzić w taki stan egzaltacji, że, no, że to jest niebezpieczne. I sama na przykład mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że czasami jak mnie porwie jakaś myśl albo jakiś projekt, to tak strasznie się ekscytuję i tak strasznie jakby, nie wiem, chaotycznie zaczynam działać, że rzeczywiście no, zapomina się o jedzeniu, o piciu i jak się nie ma, że tak powiem, dobrego zaplecza, no to ja nigdy w takim stanie nie byłam, ale jestem w stanie wyobrazić sobie, ponieważ rozmawiałam z ludźmi, którzy właśnie byli w takim stanie, że to rzeczywiście jest niebezpieczne, bo zaczynasz po prostu lecieć przed siebie, chcesz się podzielić, nikt cię nie chce słuchać, uważa cię za wariata, nie wiem, te twoje endorfiny, czy tam inne hormony i tak dalej, po prostu kompletnie jakby zaczynają wyniszczać twoje ciało, tak, bo po prostu z wysiłku już nie wytrzymujesz, tak, i no, mi się wydaje, że stan takiego napięcia, czy takiej ekscytacji, takiego olśnienia rzeczywiście może być bardzo z jednej strony męczący, bo ludzie mówili, że to było strasznie męczące, a z drugiej strony chcieliby jakby jeszcze raz do tego stanu wrócić. Także to jest jakieś takie dziwne, a ludzie, którzy zostali na przykład naszpikowani prochami, i których wyciągnięto z tego stanu, na przykład mają za złe, że jednak zostali wyciągnięci z tego stanu. Być może to jest rzeczywiście jakieś olśnienie i takie zrozumienie, tylko co z tego, jak człowiek jest w tym sam? To znaczy nie chciała się pani dać ponieść. To znaczy z jednej strony bym się chciała dać ponieść, a z drugiej strony bym się nie chciała dać ponieść. To znaczy dać się ponieść, ale tylko na chwileczkę. Albo dać się ponieść w sensie empatii, prawda? Bo mi się wydaje, jak oglądając ten film, dla mnie to była taka piękna lekcja takiej empatii, której potrzebujemy teraz w naszym świecie zglobalizowanym. Tylko właśnie, czyli ta empatia absolutna jest możliwa, prawda? Czy można empatycznie podchodzić, zrozumieć i nie wejść kompletnie w tą drugą stronę i cały czas mieć swoje opinie, wierzenia? Czy ta empatia sprawiła, że właśnie gdzieś można było wejść w tą drugą stronę? To znaczy ja po prostu pozazdrościłam. Ja pozazdrościłam i stwierdziłam, że jeżeli miałoby mnie to spotkać, to właściwie czemu nie? A z drugiej strony też się no, trochę obawiałam, ale w sumie gdyby mnie coś takiego spotkało, tylko że właśnie kurczę, nie na zawsze, chociaż gdybym może się już znalazła w tym stanie, to czemu nie na zawsze? Tak? Wtedy Mira przyjedzie. Albo nikt nie przyjeżdża, bo może będzie mi właśnie dobrze. Nie wykluczone, żebym wtedy właśnie wylądowała tak jak większość osób, które tam zostały. Właśnie ta kobieta z Budapesztu. Tak. Prawda? Ona tam tak sprawiała wrażenie, że już osiadła mimo tych sześciorga dzieci. No, na zawsze. Przyjeżdża tak? I odjeżdża, przyjeżdża i odjeżdża, przyjeżdża i odjeżdża. Dla mnie ciekawą postacią była Christina, bo ona mieszkałam w Stanach przez 8 lat i ona nie jest. To, że ona jest w Jerozolimie, to nie znaczy, że ona nie mogła być w Kentucky.
To znaczy są tacy ludzie po prostu, których się spotyka w Stanach, którzy naprawdę są po prostu, więc ten syndrom nie jest tylko między nimi, ten syndrom jest gdzieś, wychodzi z przekonania, jest rozumiany. Tak, absolutnie, ta rozumiana, szczególnie w chrześcijaństwie właśnie gdzieś takie mocne powołanie do tego kapłaństwa, do tego naśladowania Chrystusa i gdzie jest ta granica, prawda? Tam widziałam jeszcze ktoś. No z wątpienia raczej nie. A czy bliska wiary? No ja przede wszystkim wierzę tym ludziom i właściwie ja chyba swojej własnej wiary nie mam. Ja mam po prostu chyba akceptuję ich wiarę. Znaczy, nie wiem jak to powiedzieć. Ja sama jakoś nie... Moim zdaniem jest tak, jak oni mówią. A czy to miało wpływ na pani twórczość w ogóle? To doświadczenie tam jedynie. No to tak jak... Ale oprócz na tego... A na późniejsze? Tak. Nie ma później. Znaczy jest tam jeden mniejszy projekt. Myślę, że wszystkie projekty mają wpływ na późniejsze w jakiś tam sposób. To się jeszcze okaże. Znaczy najpierw chcę się w ogóle uporać z tym materiałem, który mam, bo ja się ciągle nie uporałam. Właściwie dopiero połowę przerobiłam, a bardzo mnie... Też jestem przywiązana do tych innych osób, bo też uważam, że ciekawie i logicznie i interesująco mówią. I że właściwie... No, że to są jakieś też cholernie ciekawe opcje, z którymi ja akurat się nie spotkałam. Także chcę się naprawdę jeszcze uporać z tą całą resztą materiału i no i tam już mam jakieś pomysły, no ale... A o procesie może coś powiesz? O procesie? Nie, nie chcesz. Cały czas mówimy o ludziach, może o miejscu. Ja teraz skupiam się o miejsce, bo rzeczywiście ten film... mógłby nosić tytuł Szukając Jezusa w Jerozolimie. I cały szereg tych pytań też pokazuje, że podobne doświadczenia moglibyśmy znaleźć czy poszukiwać ich wszędzie, na całym świecie. I jedynym, oprócz obrazów Jerozolimy, to jedyne miejsce, gdzie zaczęto mówić o miejscu, to było właśnie wyjście poza Jerozolimę. To nie tam, to jest tak. Inne miejsce. I właśnie moje pytanie, czy to Jerozolima, jest tam ta gęstość i tam łatwiej szukać Jezusa niż gdzie indziej, bo mniej kilometrów musimy przejść w tych poszukiwaniach, ale właśnie jaką rolę tutaj odgrywa to miejsce, wyjście poza miejsce, możliwość poszukiwania Jezusa nie w Jerozolimie, tylko gdzieś indziej. Czy może ja odpowiem? Spróbuję. Mnie się wydaje, że Jerozolima jest najlepszym miejscem do tego. Dlaczego? Dlatego, że tam funkcjonują te trzy religie. I ten brak tożsamości pozorny między tymi religiami, a jednocześnie wspólnota, że oni, wszystkie te religie mówią w jakiś sposób o Jezusie, sprawia, że ci ludzie po prostu tam się czują jak ryba w wodzie.
oni cały czas funkcjonują na przecięciu tych różnych tożsamości, bo ktoś tutaj już powiedział, że mamy do czynienia bez przerwy z innymi ludźmi, prawda? Pan profesor mówił o tym, że to są ludzie z bardzo różnych kręgów, to są przeważnie ludzie, którzy przyjechali do Jerozolimy. To jest bardzo ciekawe, że syndrom jerozolimski praktycznie nie dotyka Żydów. Wszyscy ci ludzie przyjechali, są Żydami, ale oni przyjechali z innych krajów albo nie są Żydami, czyli coś takiego, że oni zaczynają, tak jak ten Szkot, prawda, ten Nikolas, który tam rozmawia na tym tarasie o tym Jehule, Jehowy, zresztą to jest bardzo śmieszne, bo oni wszyscy inaczej wymawiają to imię Boga. Wszyscy zresztą źle, moim zdaniem. Ale to nie jest ważne. Na prawdziwe imię. Tak, właśnie. 77 razy. Tak, ale to jest bardzo ciekawe pytanie, które Pan zadał, bo mi się wydaje, że Jerozolima właśnie jest najlepszym miejscem. Bo nigdzie Pan nie znajdzie takiego natężenia między trzema religiami, których hegemoni się nienawidzą, a ludzie, którzy są, że tak powiem, na dole tej hierarchii, oni do siebie lgną. To bardzo wyraźnie widać w Jerozolimie, że Żydzi, chrześcijanie, muzułmanie, bo mamy tutaj też nagranego muzułmanina, który nie wszedł do tego filmu, który opowiada o koranicznym doświadczeniu Jezusa, czyli Isy, prawda? To jest bardzo ciekawe, jak oni w ogóle nazywają Jezusa, bo to jest Jeszua. Jeszu to jest w ogóle po hebrajsku przekleństwo, prawda? To jest wyzwisko, to jest skrót od Jeszua. Ten brak tego A jest tłumaczony w ten sposób, że jak mówisz do kogoś Jeszu, to go obrażasz. Mówi się też w Izraelu Dzibus, prawda? Dzibus. To jest ten Rosjanin, który jakoś nazywa? Ten, który jest, za którym stoi ta Magdalena. Ale to jest Rosjanin. Tak, tak. To on jest bardzo ciekawy, bo on mówi, że Jezusa nienawidzą. Nienawidzą Jezusa. I to jest prawda. Ale Jerozolima jest bardzo rozwarstwiona. Tam wchodzi pan do jednego kwartału, gdzie jak pan się przyznaje, że pan jest chrześcijaninem, to rzucają kamieniami, a w drugim Żydzi, muzułmanie i chrześcijanie rozmawiają o Jezusie. Także myślę, że ci wszyscy bohaterowie żywią się tym konfliktem. Żywią się tym łatwym przechodzeniem z jednej tożsamości w drugą. I o tym jest ten film. To są bardzo różni ludzie. Bardzo. To są właśnie ci pierwosławni pomyleńcy, w cudzysłowie. To są Amerykanie, tak jak ten facet z pszczołami. I to są tacy ludzie jak ten Nikolas. To jest taki już prawie kliniczny przypadek syndromu. Ale ja bym tutaj do pani, która, przepraszam panią. Kama. Po pani bardzo fajną rzecz powiedziała, że syndrom jerozolimski to nie jest nowa rzecz. Faktycznie tak jest, bo kiedy Jezus stanął przed faryzeuszami, przed Kajfą, to ten syndrom jerozolimski już działał, bo tam bez przerwy pojawiali się wariaci, którzy mówili o sobie, że są Mesija. I kiedy Kajfa go słucha, jak Jezus mówi, to on mówi, okej, bo on mówi, jestem Synem Boga. Mówi, fantastycznie, nie ma sprawy. Tu było w zeszłym tygodniu 50 synów Boga, dostaniesz 50 batów i się oduczysz. I on, bo być Synem Boga to nie jest żadne bluźnierstwo. To jest rzecz, którą każdy Żyd bogobojny przyjmuje jako dogmat. Ale gniew Kajfasza, się mówi chyba u nas, tak? Zaczyna się wtedy, kiedy Jezus mówi, wy wszyscy jesteście synami Boga. Wszyscy, jak tu stoicie. Co to oznacza? On mu mówi, że ojciec i syn to jest jedno. Że to, co mówi Jezus, ja i mój ojciec to jedno. Że Bóg jest człowiekiem. To jest już dla Żyda nie do zniesienia. Możesz posłać proroka, i nazywali go nawet w księdze Manuela, mówi się Syn Boży, to jest posłaniec, ale być Bogiem substancjalnie i człowiekiem jednocześnie, to jest dla judaizmu nie do przyjęcia.
I wtedy zaczyna się cały dramat Jezusa i ten potworny proces, który nie jest żadnym procesem, tylko po prostu wydaniem przez Żydów Jezusa tej drugiej stronie, achrasitra, prawda? Teraz właśnie ten Aloro proponuje odkupienie, to się nazywa Pidyon HaBen, odkupienie tego pierworodnego Żyda, żeby go przywrócić Izraelowi. Jak on chce to zrobić, no to już przeszło w taką humoreskę trochę. Te 2 miliony dolarów to nie jest zapobiegliwość tego Żyda. On mówi, I am priest, I do the business. On tak mówi bardzo wyraźnie, no bo taka jest ta religia. Te 2 miliony są potrzebne, żeby urządzić ten proces, bo on go chce zrobić jako reality show. Zebrać 10 rabinów w Izraelu, 5 po jednej stronie, 5 po drugiej i wezwać Jezusa. Oczywiście Jezus nie przyjdzie, to jest proces zaoczny. On go będzie reprezentował, prawda? Te 2 domy, on mówi wyraźnie, domu Dawida, domu Józefa. Bo dramat polega na tym, że te domy się rozeszły. Że judaizm jest od środka pęknięty. I to mówi ten Alor. No to właśnie chyba wszystko, tak? Jeszcze jakieś pytania? Pani Kamo, może jakieś pytanko? Dziękuję. Dobrze. Ja nie no to odśpiewajmy międzynarodówkę i wiemy.